dobry, nowy dzień. Dzień rozpoczęliśmy od przewijania dzieci. Sama się ubierzesz, świetnie. No ale była ciężka noc. Wiecie, że dzieci nam nie spały. Znaczy, dziewczynki spały, ale Szymon od północy nie spał. Od północy do czwartej, tylko 4 godziny spał, a potem się obudził i już było ciężko. Opowiem wam później. Na dworze przepiękna pogoda. W nocy miały być burze, nie było ani jednej. Gdzieś tam się błysło w oddali, ale nawet nie było słychać grzmotu, więc minęło gdzieś z boku. Także nie warto czasem słuchać prognozy pogody, bo to jest tylko prognoza, to jest jakby troszeczkę wróżenie z liczb, które były w historii, a tak naprawdę mamy zawsze teraźniejszość i czasem jest inaczej niż zapowiadają. A na śniadanko jemy drożdżóweczki z budyniem. I mamy koleżankę Anię. To jest kruszonka, tata. Kruszonka. Zjemy śniadanie i idziemy na wodę się kąpać. Mama, wie, dzisiaj może być upał, bo jest tak ciepło. Musimy się... No. A wczoraj jak się rejestrowaliśmy, to dostaliśmy taką deseczkę z numerkiem i trzeba to zawiesić na kempingu. Wtedy wiadomo, że przyczepa jest rozliczona podobno. Tak pani powiedziała. Więc taka ciekawostka. A jeśli chodzi o opłatę, to zapłaciliśmy 20 zł za osobę dorosłą, czyli razy 2, Kasia i ja też 40. 10 zł za podłączenie prądu i 5 zł za parking samochodu, więc 55 zł za dobę za nas płacimy. A tu jest taki fajny lasek i są huśtawki. Idę właśnie z Anią na huśtawki. A miałem wam opowiedzieć o nocce, jaka była, ale co tam, było co było, po prostu nie wyspaliśmy się, było ciężko, ale trzeba żyć dalej, jest fajny dzień. Spaliśmy do 8.30 przez tą nockę przerywaną, więc wypoczęliśmy trochę. No nic, takie są dzieci małe, że wstają w nocy i trzeba do nich po prostu wstawać. Huśtawka czteroosobowa, ale trzeba uważać, żeby się za bardzo mocno nie huśtać, bo jest urwana. O, tu jest taki przedsionek jak ja mam. Mogę podejrzeć jak to wygląda. Czyli na dachu, na u górze jest taki szczycik. W ogóle to chyba muszę sobie jednego z pierwszych vlogów moich zobaczyć, naszych na kanale. Tam będę wiedział jak to wyglądało. I tak, od wczoraj niecała doba. No i jest 5 cm, czyli gdzieś może z 3 litry, może 4. Doleję z tego baniaka do tego, żeby był pełny. I idziemy znowu na plażę. Dzieci już pobiegły przede mną. No, to tak jest właśnie. Chcę wam powiedzieć, że jak zawsze mnie dopada takie negatywne myślenie, to warto wyłapać ten moment i zacząć dziękować za to, co jest pozytywne. Także ja dziękuję za to, że tu jestem, że jest tanio, że jesteśmy zdrowi, że jest fajnie, że jest woda i trzeba po prostu za to dziękować, wyłapywać takie fajne, piękne momenty, nawet, że mi kot spadł. Dziękuję, że mi spadł. Jak się zacznie dziękować, od razu się humor poprawia. A ja idę z Szymusiem i z dziewczynkami, a Kasia została sama, bo jeszcze nie jadła śniadania. Niech sobie zje, odpocznie i przyjdzie do nas. A my szalejemy nad wodą. Idą ciemne chmury i się wiatr ruszył. Nie wiemy, czy nie zacznie padać za chwilę, bo trochę grzmi. Trochę grzmi. Właśnie przestało padać, a my się obudziliśmy, pół godziny sobie spaliśmy, bo dzieci zasnęły. No i teraz wam powiem o lusterkach. Fajnie się jedzie, jak się zamontuje na dole, ale troszeczkę słabiej się trzymają, przynajmniej u mnie, bo tutaj jest plastik taki jakby grubszy i one się łatwiej tutaj mogą zaśliznąć. A po drugie, teraz na przykład jest ciasno na parkingu i chcę sobie zamknąć te lusterka i
tymi śrubami hacze i nie da się ich po prostu dosunąć, więc ja ostatecznie będę je montował na górze. Trochę gorsza widoczność będzie, ale wygodniej i będą się lepiej trzymać. A przyjechaliśmy tutaj, żeby zwiedzić główną plażę w Sławie. Tam trzeba iść i tam jest takie molo i taka lepsza plaża, taka duża, piaszczysta. Już tam kiedyś byliśmy, jak jeszcze dzieci nie mieliśmy. Tam był pokaz fajerwerków i koncert Fila bodajże. Także tam jest naprawdę fajnie i chcemy tam teraz dojść. Idę dzieci teraz wyjąć. Tu jest przepiękny park w Sławie, a my dochodzimy do jeziora. Jest taka górka, bardzo stroma i tam się już dochodzi i jest fajne molo. Ale trafiliśmy na pustki. Normalnie tutaj tłumy są i się opalają. O kurczę, łabędź do nas idzie. Mam nadzieję, że nas nie... O, uciekamy! Nie, tata! No co? Nie boisz się? Nie. Żeby nas nie poszczypał. Nadinka, chodź, idziemy. Nie, nie, tata! Nie. Patrzcie, tutaj jest całe stado malutkich, malutkich łabędzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mały. Idziemy po molu. Fajne molo tutaj jest. I tu można się kąpać. Przypłynęły do nas, bo zauważyły, że jemy ciastka. I też... Ej, zobacz. Powiem wam szczerze, że ja chciałem właśnie tutaj przyjechać na pole kempingowe, bo się okazuje, że właśnie tam jest gdzieś pole, ale GPS nas zaprowadził właśnie tam daleko 2 km. Ja myślałem, że to jest właśnie to miejsce. No i ostatecznie jesteśmy gdzie indziej w Sławie, ale marzeniem było przyjechać tutaj. Niestety nie udało się, przyjechaliśmy tutaj z samochodem, ale tam jak widać są straszne chmury i widać jak leje deszcz. Prawdopodobnie zaraz przyjdzie to do nas. Więc albo się gdzieś schowamy, już pada, zobaczcie. Idziemy się gdzieś chować. Jesteśmy teraz na scenie, gdzie występował Phil kiedyś, jak byliśmy z Kasią. Poczuł się Kasia jak Phil. No, Nadia chciała pogłaskać łabędzie, ale matka odganiała i syczała. No nie da się. Dobra, wiecie co, nie wiemy co robić, bo taka ulewa zbliża się dużymi krokami. No musimy wracać, no nic nie zrobimy, nie Kasia? No, wracamy niestety, na pole, a może i do domu, bo już po prostu nie ma sensu tutaj siedzieć. No, zapowiadają ci jej burzę, no i chyba rzeczywiście przyjdzie, bo wszędzie chmury wokoło. No, jeszcze zobaczymy. Jak się rozpogodzi, to zostajemy na noc, a jak nie, to wracamy do domu. No i leje. Zdążyliśmy przed deszczem i decydujemy się na powrót do domu. Także jedziemy teraz po przyczepę, spakować ją, podpiąć do samochodu i wracamy do domu. Co nas jeszcze czeka, Kasia? Co nas czeka? No nic, chyba tam wyrejestrowanie się na polu, nie? Tak. I wracamy. A chipsy? Chipsy, no, obiecaliśmy chipsy. Zanim pojedziemy do domu z tego miejsca, wjechaliśmy tutaj zobaczyć, czy tutaj jest pole kempingowe i tam są kempingi, także następnym razem przyjedziemy tutaj, bo tu jest naprawdę pięknie w tym miejscu. Jest o wiele więcej no takich atrakcji dla dzieci i tego wszystkiego, wypożyczalnie różne. Tu jest recepcja. Nie wiem, Kasia, pójdziemy się zapytać, ile to kosztuje? No, tylko czy nie? No, tylko że pada deszcz. Nie wiem, czy nie będę Kasię wyganiał, a samemu też mi się nie chce. Słoneczko, no to patrzymy. To się nazywa Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku Wojska Polskiego. Ile tam? 19 chyba. Tak. Tu są domki. Typowo tutaj, ale teraz nie są tutaj. No właśnie, tutaj kiedyś były kempingi, w tamtym miejscu, tak blisko. I tu już jest od zaraz jezioro. No ogólnie jest fajnie, fajnie tutaj jest, tylko po prostu leje. No i musimy uciekać, nie da rady tutaj zostać dłużej. I tu jest właśnie ten deptak i promenada brzegiem jeziorka. O, tam jest strona internetowa.
skiw.slava.pl. I biuro jest, ja tam sobie wjadę teraz. No i byłem w biurze, ale jest zamknięte. Zobaczcie, tu są namioty. Fajnie tu jest, duży plac. Też są drzewka. I też takie auta wszystkie z tymi. No. Jak na razie sezonu nie ma. Ale jest kilka kempingów. Właśnie. Właśnie tutaj. No i mają przedsionek, a my nie mamy. Znaczy ja zmaściłem, bo nie umiem rozłożyć. Ale co? Ale dobrze, że się nie męczyłem. Kasiunia, z tobą to bym rozłożył. No ale byliśmy 2 dni to. No, no i stoją tutaj. Ciekawe, ile kosztuje to wszystko. Zobaczymy na stronie, bo, no bo biuro zamknięte, tak jak mówię, więc jedziemy do domu. Jesteśmy już w przyczepie i zdecydowaliśmy się na powrót do domu, ale żeby tak powiedzieć wam, jak tutaj się mieszkało jeszcze, mam takie spostrzeżenia odnośnie karawaningu. Uważamy z Kasią, że ten kran jest bardzo blisko krawędzi i jak myjemy ręce, to po prostu często nam się tam zalewa, czy nawet jak się zakręca kurkiem, tutaj pełno wody się potem jakby skrapla, nie wiem czy skrapla, czy po prostu pozostaje. I trzeba ciągle to ścierać, bo będzie gniło, więc fajnie by było, jakby ten kran był troszeczkę dłuższy. Można sobie może wymienić na inny. Dzisiaj spaliśmy w nocy i komary są na polach kempingowych. My mamy akurat dziurawe moskitiery, zobaczcie. I nam tutaj wlatywały te komary. My jesteśmy, przynajmniej ja, ja jestem taką osobą, że jak wystarczy mi jeden komar, żeby mieć całą noc z głowy, że nie zasnę. Więc postanowiliśmy zamknąć okna i rozszczelnić je na 0,5 cm. I powiem wam szczerze, że to działa. Żaden komar przez całą noc nie wleciał, a był fajny taki przewiew. Także jak macie dziurawe moskitiery, to wystarczy rozszczelnić okna i jest dopływ świeżego powietrza. A przy okazji nie ma komarów. Słuchajcie, pakowanie przyczepy w deszczu jest niesamowicie trudne. Trzeba się śpieszyć, leje jak nie wiem. Ale przyczepa spakowana, samochód podpięty i wracamy do domu. Pozdrawiamy was, do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, piątka.